sklejone ze sobą, serca piękne. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na ciasteczka, które zrobicie bardzo szybko, są bardzo proste w wykonaniu. Dzisiaj zrobimy taki kształt serca na walentynki. Większe, mniejsze, potrzebujecie foremkę w kształcie serca. Ja tu mam i większe, i mniejsze serduszka. Ciasteczka są przepyszne i robi się je bardzo szybko. Polecam Wam bardzo serdecznie. A teraz pokażę Wam, jak je zrobić. Do przyrządzenia naszych walentynkowych serduszek, ciasteczek, potrzebujemy foremki. Tu mam takie foremki w kształcie serca. 1,5 szklanki mąki. Połowę masła. Łyżeczka proszku do pieczenia albo sody oczyszczonej. Ekstrakt waniliowy, jajko oraz cukier, najlepiej cukier puder, 2 łyżki. Do mąki, tutaj mam 1,5 szklanki mąki, dodaję 1 łyżeczkę proszku do pieczenia albo sody. Połowę masła, to jest około 100 gram. Do tego dodajemy cukier, najlepiej cukier puder, 1 jajko, 1 ekstrakt waniliowy. Całość musimy razem wymieszać, wszystko żeby nam się razem połączyło. A następnie zagnieciemy za pomocą dłoni, zagnieciemy ciasto. Tak przygotowane ciasto możecie ubijać. Proszę bardzo. Dolnicę delikatnie obsypujemy mąką. Wykładamy nasze ciasto. A następnie musimy rozwałkować. Podczas pieczenia ciasteczka nam urosną. Tak naprawdę możecie rozwałkować sobie to ciasto na taką grubość, jak chcecie, żeby były Wasze ciasteczka. Tylko pamiętajcie, że później w piekarniku one jeszcze urosną. Gdy ciasto mamy już rozwałkowane, bierzemy sobie foremkę kształt naszego serduszka dzisiaj. I wykrawamy ciasteczka w kształcie serduszka. Proszę bardzo, zobaczcie. Możecie powykrawać większe, mniejsze. Następnie wyciągamy serduszka. I układamy sobie na blaszkę, na papier do pieczenia. Resztę ciasta, które nam zostało, zagniatamy i dalej rozwałkujemy i powykrawamy też serduszka. Teraz wzięłam serduszko troszeczkę większe. I wykroję takie większe serca. Przepis na walentynkowe ciasteczka w kształcie serduszek zrobicie błyskawicznie. Jest to przepis bardzo prosty, bardzo szybki.
I z ostatniej części ciasta, które nam zostało, wykroję już takie wielkie serce. I proszę bardzo, ciasteczka mamy już gotowe, poukładane na blaszkę, na papier do pieczenia. I temperatura 160 stopni, ja będę piekła z termoobiegiem. Nie dosyć, że przepis jest bardzo szybki, ciasteczka są przepyszne, to jeszcze wychodzi ich bardzo dużo. Pieczemy. Piekarnik mamy już nagrzany, wstawiamy ciasteczka i pieczemy. Termoobieg 160 stopni. Już ciasteczka nam się upiekły, wyciągamy. Tak pięknie wyglądają. 10-15 minut pieczenia w zupełności im wystarczy. Zobaczcie, jak pięknie urosły. Tutaj pokażę Wam jedno ciasteczko. Proszę bardzo. Są mięciutkie, delikatne w smaku, bardzo dobre. Następnie przekładamy ciasteczka sobie na talerzyk. I tak prezentują się nasze ciasteczka w kształcie serca. Teraz pokażę Wam, jak wyglądają w środku. Będzie złamane serce. Proszę bardzo. Ciasteczka są naprawdę przepyszne. Polecam Wam je bardzo serdecznie. Do kawki, do herbatki, na walentynki. Nie potrzebujecie robić drogich prezentów. Wystarczy pyszne ciastko w kształcie serca, do tego kawka, herbatka. Polecam Wam bardzo serdecznie. Kochani, jeśli spodobał Wam się przepis, pamiętajcie o subskrypcji, o łapce w górze, o miłym komentarzu. Będzie mi bardzo miło. A na dzisiaj żegnam się z Wami. Do zobaczenia. Pa!